Dzień dobry Państwu. Tak przedmajówkowo już tak. Dzień dobry. Pozwoli Pan, że tylko powiem dwa zdania i zaraz Pana przedstawię, że dzisiejsze nasze spotkanie, jak drodzy Państwo wiecie, jest związane z tematem otóż tej książki, Upadły Książę. I teraz Panie Jerzy, bardzo proszę, poprosimy o brawa, przygotowanie naszego, przywitaniu naszego gościa. Pan Jerzy Szczepkowski. Pan Jerzy jest autorem między innymi tej książki, mówię między innymi, bo też jest z zamiłowania historykiem filozofii, przedstawia tę książkę jako opowieść wielowarstwową, pełną zagadek i mrocznych tajemnic. Z wykształcenia jest architektem, jest doktorem architektury. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie związane jest, jak Państwo pewnie wiecie, z upadkiem chrześcijaństwa, a dokładniej z takimi elementami jak Wielki Reset, którego doświadczamy. Wielki Reset, a także elementów z nim powiązanych, o których na samym początku Pan Jerzy nam opowie troszeczkę dzisiejszego wieczoru. Oczywiście punktem wyjścia jest książka, do której Państwa serdecznie zapraszamy, która jest absolutnie niebagatelną książką. Niebagatelną dlatego, ponieważ pod pewną fabułą sensacyjną, trochę może thrillerem w niektórych momentach, może trochę elementami kryminalnymi. Są wątki filozoficzne, są pewne wizje świata Platona, Buddy, Chrystusa, a nawet samego Lucyfera. Książka ta umiejscowiona jest w mniej więcej drugiej połowie, w połowie XVIII wieku, w księstwie bliżej nieokreślonym, ale wiemy, gdzie jest w rejonie Niemiec, chociaż też historia dzieje się troszkę poza granicami tego państwa. Dzień dobry Panu, jeszcze raz dobry dzień, wieczór. Dzień dobry Państwu. Umówiliśmy się, ja zaproszę, żeby Pan usiadł. Rozpoczniemy nasze spotkanie, drodzy Państwo, bo tak się umówiliśmy z autorem, od wstępu. Wstępu, który pewnie potrwa około 45 minut do godziny, podczas którego autor przybliży nam właściwie cały problem, który jest powiązany właśnie z tą warstwą drugą, czasami trzecią, z tą książką. Natomiast w drugiej części naszego spotkania zachęcę Państwa do tego, żeby zadawać pytania, również internautów, którzy nas oglądają. Ponieważ jesteśmy transmitowani przez telewizję EWTN, także serdecznie dziękujemy za tę transmisję, a nasze wydarzenie objęło patronatem Radio Warszawa, Tygodnik Do Rzeczy oraz właśnie telewizja EWTN. My, drodzy Państwo, znajdujemy się w kawiarni Agere Contra na Chłodnej 2/18. Jeśli ktoś z Państwa chciałby do nas dołączyć, to jeszcze jest taki moment. Natomiast te osoby, które oglądają nas online i w przyszłości by chciały uczestniczyć, to zachęcam, żeby wejść na stronę agerecontra.pl/wydarzenia i tam można właśnie do nas dołączyć. Drogi autorze, cieszymy się bardzo, że mamy okazję Pana gościć i zapraszamy do tego, żebyśmy wspólnie mogli ten czas na początku spędzić słuchając prezentacji, a potem żebyśmy mogli włączyć się razem aktywnie w rozmowę.
ta cywilizacja swoją ideę czerpie z Ewangelii, jest cywilizacją chrześcijańską, natomiast formy, które nas otaczają, nawet tego kościoła, który tutaj za oknem widzimy, to są jeszcze formy z antyku. Dlatego tak można o tej cywilizacji powiedzieć. Ona znalazła się w tragicznym tym momencie kryzysie z powodu dwóch procesów, które w tej chwili dzieją się. Z powodu rewolucji antykulturowej, która rozpoczęła się mniej więcej 20 lat temu i z powodu zapowiadanego wielkiego resetu, który ma być wielkim przeobrażeniem całej naszej rzeczywistości cywilizacyjno-ekonomicznej. Wracając do tej książki. Tak jak powiedziałem, ona ma fabułę osadzoną w XVIII wieku, ale w jakiejś mierze, w jakimś sensie tym parabolicznym jest przesycona duchem współczesności. I chciałbym zacząć od pewnego cytatu. Mianowicie w jednym z wątków, istotnych wątków tej książki zostają ukazane jakieś takie bardzo mroczne, bardzo tajne organizacje, tajne sprzysiężenia, których celem jest zmiana porządku świata. I bohater tej książki stopniowo przenika w głąb tych organizacji, w głąb tych sprzysiężeń i w końcu staje, powiedzmy sobie, w miejscu, który jest samym sednem władzy całej tej struktury. I tam odbywa bardzo długą rozmowę z bardzo ciemną, z bardzo mroczną postacią. Możemy sobie domyślić się, kto tą postacią jest. Ta postać wygłasza w pewnym momencie bardzo długi, bardzo obszerny manifest dotyczący właśnie całej tej idei zmiany porządku świata. Przy czym przed rewolucją francuską to w jakiejś mierze było bardzo, bardzo na czasie, to jest, można zaznaczyć. I w pewnym momencie mówi on o całym, że tak powiem, odwiecznym systemie kultury, który trzeba zmienić. Mówi o tej kulturze tak. Ona zawsze być musi. Jest oparciem duszy. Zbrodnia jej nie zgładza, a pożoga omija. Wszak strotcy z medycyjmi, mordując się wzajem, jedno i to samo piękno uwielbiali. Płonęły ołtarze, lecz ich formy trwały. W tym jest rdzeń problemu, wielkiego problemu. Zawiesił głos i spojrzał wokoło, jakby szukając myśli kluczowej. Zadam ci pytanie. Co zrobić z aksjomatem nie dającym się zabić? Poddaję się, odparły, tak jak wszyscy dotąd. Lecz dziś spryt nasz dojrzał do miary zadania. Powiem ci, co z nim zrobić. Czcząc wciąż ów aksjomat, trzeba go przekierować, finezyjnie zmieniając jego sens i znaczenie, by z tych nowych pewników złożyć nową takość. To wielkie przedsięwzięcie tyczące przyszłości. Trzeba nam starą katedrę od podstaw przemienić, stopniowo ciąć na bloki i odwrotnie je stawiać, by w ten sposób stworzyć sanktuarium nowe, na nowo uznane. Pojmij ten warunek, przez ludzi uznane. No i dochodzimy do tej katedry budowanej z odwrotnie stawianych bloków, z elementów starej, pociętej kultury. Dochodzimy do dwóch wielkich programów, do programu Wielkiego Resetu i do programu Rewolucji Antykulturowej. Zacznijmy od pierwszego. Wielki Reset, proszę Państwa, to pojawił się 3 lata temu na przełomie 2000 i 2001 roku. Klaus Schwab, który jest dyrektorem Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos, wydał książkę pod tytułem COVID-19 – Wielki Reset. Forum w Davos, to wiadomo, tam się spotykają wszyscy najważniejsi ludzie na świecie praktycznie. I o dziwo, ten program wszyscy ci ludzie uznali za program nowej cywilizacji. To jest dziwne. Jakiś Klaus Schwab wydaje książkę, w której przedstawia jakąś wizję. Oczywiście, kim jest Schwab,
Klaus Schwab. No jest z wykształcenia inżynierem, z doktoratem z ekonomii. Nie ma praktycznie żadnego dorobku naukowego, nigdy nie był zakorzeniony na żadnej uczelni. Jest tylko właściwie czysto administracyjnym pracownikiem tego, czy tam dyrektorem tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest to spotkanie w Davos coroczne. Jak to się stało, że jeden człowiek jest twarzą wielkiego programu, który ma całą rzeczywistość na następne pokolenia ukształtować? Jest rzeczą oczywistą. Ten człowiek jest tylko i wyłącznie twarzą tego programu. Co ten wielki reset przewiduje? Najkrócej. On przewiduje oczywiście elementy, które są ujawnione i znane, i elementy, które nie są jeszcze ujawnione, nie są znane. O nich wszystkich powiemy, ale jak najkrócej. Po pierwsze, monitoring każdego człowieka praktycznie. Taki monitoring działa w Chinach, już gdzie jest około miliarda kamer zarejestrowanych. Każdy człowiek jest identyfikowany po charakterystycznych punktach twarzy i dostaje punkty. W zależności od swoich zachowań, łącznie z tym, gdzie wyrzucił śmieci, z kim się spotyka, o której godzinie wraca do domu. Jest algorytm, który to wszystko punktuje i ocenia i na tej podstawie już w tej chwili wolno mu przemieszczać się z miejscowości do miejscowości albo nie wolno, wolno mu kupić mieszkanie w tym miejscu albo nie wolno, ma określone możliwości zajmowania określonych posad albo stanowisk i tak dalej. Tym punktacjom odpowiadają odpowiednie przywileje. Następna sprawa, wprowadzenie pieniądza cyfrowego w miejsce pieniądza papierowego całkowite. No, w tym momencie będzie monitoring wszystkich transakcji, jakie przeprowadzamy, łącznie z rozliczeniami z kobietą, która sprząta mieszkanie. Następna sprawa to właściwie likwidacja własności prywatnej i przejście na wyłączną dzierżawę albo najem praktycznie wszystkiego. No, ktoś tam żartował, że nawet skarpetek, ale na pewno przewiduje to na dzierżawę i najem nawet takich ruchomości jak lodówka czy pralka, ale to, że ktoś będzie posiadał dom czy mieszkanie, to są metody, żeby bardzo szybko go tej własności pozbawić. Jest następny pomysł tak zwanych miast 15-minutowych. To są takie, przewiduje się, że takie aglomeracje, jakieś takie enklawy, zurbanizowane, w których wszystko będzie rozproszone w zasięgu 15 minut dostępu. Szkoły, wszystkie usługi, lecznictwo, rozrywka, praca i tak dalej. I to ma wiązać się z zanikiem w ogóle komunikacji samochodowej. Zresztą ten wszystko w 15 minut można będzie dojść pieszo albo dojechać na rowerze. Ten projekt likwidacji komunikacji samochodowej już jest realizowany, wiemy w jaki sposób. Następna sprawa, no oczywiście rewolucja żywieniowa, przejście na odżywianie jakimiś tam produktami ropopochodnymi i owadami. Do czego to prowadzi? Prowadzi do dwóch rzeczy, do całkowitej atomizacji społeczeństwa i do czegoś, czym jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia, mianowicie o ile dotychczas całe zarządzanie społeczne było zarządzaniami, polegało na zarządzaniu grupami ludzi, to tutaj to będzie zarządzanie indywidualne każdym człowiekiem. Do czego to prowadzi dalej? No, prowadzi oczywiście do społeczeństwa uległego, do społeczeństwa bezinicjatywnego, wybranego z indywidualności, zubożonego. Ktoś powiedział, że to się szykuje, powiedzmy sobie, jakiś wielki obóz koncentracyjny. Ja to troszkę inaczej nazwałem. Ja uważam, że tutaj może będzie stosowniejsza nazwa, że to będzie archipelag rezerwatów. No i teraz trzeba zadać pytanie o cel tego projektu. Jaki jest cel tego projektu? No oczywiście pierwszy cel to może być jakaś psychologiczna rządza władzy, czyjejś, jakiejś grupy ludzi i tak dalej. No ale rządza władzy nad strukturą tak strasznie upadłą i stworzenie tak strasznej struktury upadłej, no to właściwie to pierwowzorów to można szukać tylko gdzieś u Mao Tse-tunga czy Pol Pota, nawet nie u Stalina, którego, że tak powiem, upadłość struktury pewna była wynikiem ideologii, a nie zamierzonego celu. A tutaj jest wyjątkowo zamierzony cel. Więc taka
Struktura upadła to nie jest żadnym przedmiotem, że tak powiem, psychologicznego dosytu władzy, jakiejś satysfakcji tego celu, do którego władca rządzy, dąży. Poza tym tutaj tej władzy nie widać. Ona jest jakaś ukryta, rozproszona, w ogóle praktycznie bardzo, 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 bardzo schowana. Następna sprawa. Zyski korporacji i instytucji finansowych, o czym się mówi. No ale jakie zyski mogą być ze społeczeństwa nieproduktywnego, czy tam niskoproduktywnego i w ogóle niskokonsumpcyjnego, no bo konsumpcja w tym momencie to zmniejszy się jakoś horrendalnie, jak nikt nie będzie niczego posiadał na własność. Więc to tak jakby ktoś mówił, że będzie wielkie czerpał zyski z jakiegoś obozu pracy, czy z obozu to zupełnie, absolutnie nie ma sensu. Mało tego, ten projekt pochłania bardzo duże pieniądze, więc perspektywicznie to będzie bardzo, bardzo, bardzo wielkie zmniejszenie zysków dla tych wszystkich instytucji, tych wszystkich podmiotów, które w tej chwili są nastawione na tą wielką grabież pieniędzy. No i trzeci cel to może być dla ratowania świata z powodu, tak powiem, klimatu, czy z powodu COVID-u, tak jak to zostało ogłoszone. No ale tutaj mówienie o celu klimatycznym to jest, że tak powiem, równie groteskowe jak cała w tej chwili polityka ratowania świata przed klimatyczną katastrofą. A o celu COVID-owym w ogóle nikt w tej chwili nie mówi, jeśli chodzi o wielki reset. No więc powstaje pytanie. Czemu ten projekt ma służyć? Czemu jest tak absurdalny? I jeżeli jest jakiś cel, no to ja tak sobie pokusiłem się o taką analogię. On trochę przypomina ciemną materię w kosmosie. Mianowicie jest taka hipoteza, że po to, żeby galaktyki mogły istnieć w skupieniu galaktyki ciał niebieskich i żeby się nie rozproszyły, to musi istnieć jeszcze jakaś czarna materia, która jest niewykrywalna w tej chwili, ale która jest obliczeniowo konieczna do tego, żeby przyjąć tę hipotezę, że ona istnieje, ponieważ te galaktyki by się po prostu rozpłynęły, rozproszyły, ponieważ siły grawitacji, jakie te ciała niebieskie stwarzają, są za małe, żeby je utrzymać w skupieniu, więc musi jeszcze coś być, co je łączy. To czego nie widać? Tutaj możemy powiedzieć podobnie. Coś musi być, co cały ten projekt łączy i spaja, czego nie widać, co nie zostało ujawnione. Przejdźmy teraz do drugiego projektu wielkiego, do projektu antykultury. To jest program równoległy, o którym dużo się mówi. Za chwilę szczegółowo omówię pewne jego aspekty. Są aspekty śmieszne, są aspekty straszne. Dużo mówimy o zagadnieniu antykultury, ale jak gdyby zawsze te zagadnienia rozpatrujemy w rozproszeniu. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no nie łączymy tego projektu antykultury z projektem Wielkiego Resetu, co uważam jest, no, jeśli nie błędem, to ogromnym przeoczeniem. Ta rewolucja antykulturowa jest w tej chwili realizowana praktycznie przez wszystkie struktury władzy, przez wszystkie poziomy. Na najwyższym poziomie jest realizowana przez korporacje, banki, rządy, parlamenty. Na niższym poziomie przez media, instytucje kultury, aparat sądownictwa, uniwersytety i niestety również instytucje wiary. I na tym poziomie takim najniższym przez celebrytów, przez rozmaite instytucje pozarządowe, fundacje, działaczy, rozmaitych aktywistów. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wszyscy ci ludzie, wszystkie te ogniwa praktycznie robią to samo, myślą tak samo, mówią to samo, w jakimś takim pełnym zsynchronizowaniu. Można zadać pytanie, dlaczego. Oba te projekty są właściwie, tak jak się to mówi, projektami neomarksistowskimi. I dlatego warto byłoby je rozpatrzeć przy pomocy pojęciowego aparatu marksistowskiego. Mianowicie, jeżeli z pozycji marksizmu na nie spojrzymy, to one kompleksowo do siebie dodane tworzą nową, budowaną formację ekonomiczno-społeczną.
Takich formacji według Marksa było dotychczas pięć. Wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm i socjalizm. A to byłaby formacja szósta. Dlaczego tutaj uważam, że terminologia marksistowska i w ogóle pojęciowość marksistowska jest bardzo, bardzo, bardzo na czasie? Dlatego, że jak powiedziałem, to są projekty neomarksistowskie i przy ich, że tak powiem, projektowaniu, planowaniu, to, co jest istotą ideologii marksistowskiej, było brane pod uwagę. A istotą tutaj podejścia marksistowskiego do cywilizacji jest teza o tak zwanej koniecznej zbieżności bazy i nadbudowy. Jak państwo starszego pokolenia, którzy jeszcze może w szkole mieli naukę marksizmu, to hasło baza, nadbudowa, że muszą do siebie pasować, to może pamiętacie. Mianowicie w każdej z tych pięciu formacji ekonomicznych, formacji społeczno-ekonomicznych, cywilizacyjnych, według Marksa musiała istnieć zbieżność, kompatybilność dwóch warstw. Warstwy ekonomiczno-społecznej, tej tak zwanej bazy. I tą warstwą ekonomiczno-społeczną, tą bazą jest właśnie ten reset cywilizacyjny, reset ekonomiczny Klausa Schwaba, w cudzysłowie. I z tym musi być zsynchronizowana nadbudowa, a nadbudowa to jest cały system kultury. I ten system kultury w tej chwili jest zmieniany tak, żeby go dostosować do tej nadbudowy, żeby był kompatybilny. Z tym, że za chwilę do tego dojdziemy, też jest pytanie, czy ta rewolucja antykulturowa, którą obserwujemy, ona się sama w sobie uzasadnia? Ona się sama w sobie nie uzasadnia. Ona sama w sobie, jak to za chwilę, że tak powiem, spojrzymy na poszczególne aspekty, nie ma sensu. Ona dopiero znowu zaczyna mieć sens, jeżeli jest jakaś ciemna materia, jakiś jeszcze dodatkowy element, który ją uzasadnia, ukryty, który jeszcze nie został ujawniony. I spróbujemy dojść do tego elementu, wychodząc z założenia, że jeśli mamy przed oczami ten wielki projekt nowej cywilizacji, to on się składa z jednego członu, z tej bazy społeczno-ekonomicznej Klausa Schwaba, w cudzysłowie, wielkiego resetu. Drugi człon to jest nadbudowa kulturowa, czyli to jest to, co jest w tej chwili budowane poprzez rewolucję antykulturową. I trzeci hipotetyczny człon, którego nie znamy, ta ciemna materia, która spaja te oba człony i powoduje, że one, jak je oglądamy w tej chwili, są bezsensowne, a z pozycji tego trzeciego, nieujawnionego elementu nabierają sensu. I ponieważ te elementy muszą być kompatybilne, proponuję, żebyśmy tego nieznanego członu trzeciego, tego projektu cywilizacyjnego, poszukali po stronie antykultury, analizując ją. Znaczy tego projektu antykultury. Otóż jak spojrzymy na tą rewolucję, która w tej chwili się rozgrywa, jest to czwarta rewolucja antykulturowa, która rozgrywa się w naszej cywilizacji. W ogóle rewolucji takich, powiedzmy sobie, w naszej kulturze, w naszej cywilizacji już chrześcijańskiej było sześć, z tym, że dwie pierwsze, czyli rewolucja protestancka i druga rewolucja angielska, cromwellowska, która doprowadziła do powstania nowego ustroju monarchii parlamentarnej po ścięciu króla Karola I. To nie były rewolucje aksjologiczne, ponieważ one nie przewracały systemu wartości. Ten system wartości cały czas opierał się jednak na Ewangelii, na dekalogu. Natomiast cztery kolejne rewolucje, czyli rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka, rewolucja kontrkulturowa 68 roku i ta, którą w tej chwili obserwujemy, która w tej chwili przebiega, są już rewolucjami aksjologicznymi, dlatego że przewracają cały system wartości, są antyewangeliczne i ateistyczne. I teraz, jeżeli na te trzy poprzednie, analizujmy te cztery rewolucje aksjologiczne. Na te trzy poprzednie rewolucje aksjologiczne popatrzymy, to w nich występowały pewne wspólne składowe, wspólne elementy główne. Ja je może wyliczę. I tutaj się może okazać, że ta rewolucja, którą w tej chwili mamy,
ona wykazuje jakąś zupełną osobliwość, inaczej się zachowuje. W ogóle ta rewolucja jest pod każdym względem inna. Po pierwsze dlatego, że jest realizowana przez władzę, a nie wbrew władzy. I po drugie dlatego, że jest rewolucją bezodporową, jest rewolucją pełzającą. W przypadku tej rewolucji tak została skonstruowana i tak została pomyślana, że nie działa w ogóle dialektyczna marksistowska zasada, zgodnie z którą każda akcja budzi reakcję. Tu nie ma reakcji, tu jest akcja, akcja, akcja za sobą postępująca, przyjmowana bezodporowo. A teraz przejdźmy do tych tutaj składowych historycznych rewolucji. Otóż każda z tych rewolucji posiadała podstawę filozoficzną. I to potężną. I rewolucja francuska, cała filozofia oświeceniowa, potem marksizm, potem cała teoria krytyczna. Ja już nie będę tego omawiał. Ta nasza rewolucja, obecna rewolucja jako pierwsza nie posiada właściwie żadnej podstawy filozoficznej, która by ją próbowała uzasadnić. Właściwie posiada bardzo szczątkową podstawę w postaci filozofii postmodernistycznej, która stwierdza, że właściwie żadna filozofia nie ma sensu, bo wszystko jest konstruktem. I też w przeciwieństwie do tamtych filozofii, które miały jednak tam swoich wielkich, emblematycznych myślicieli, tam zaczynając od Voltaire'a, prawda, Rousseau, Marksa, Engelsa i tak dalej, łącznie z Hegelem i potem jeszcze, prawda, Marcuse, Adorno i tak dalej. Tu nie ma żadnej postaci. Żadnej postaci, która... Jedyną postacią to jest zmarły, mówię oczywiście o tej warstwie filozoficznej, zmarły no, nie tak dawno profesor Bauman, który jest tam był czołową postacią postmodernizmu, no ale on swoją wiedzę filozoficzną, że tak powiem, nabywał w UB tutaj polskim, stalinowskim. Druga składowa filozofii, znaczy nie filozofii, tylko tych wszystkich rewolucji, to jest cel utopijny. Już nie będę omawiał, każda z tych rewolucji miała swój cel utopijny. Wolność, równość, braterstwo, tam komunistyczny raj, każdemu według potrzeb, bez gospodarki rynkowej, rozwinięty komunizm i tak dalej. Też cel utopijny tej rewolucji kontrkulturowej 68 roku, tam Marcuse zakładał, że wszystkie prace będą wykonywały maszyny, a ludzie będą mogli, że tak powiem, oddać się tylko całkowitemu uduchowiającemu lenistwu. Taka wyspa hipisowskiej wiecznej szczęśliwości. Ta rewolucja żadnego celu utopijnego nie ma. Nie próbuję go nawet zarysować, a przy tak, że tak powiem, totalnej władzy nad wszystkimi strukturami medialnymi, taki cel utopijny w jednej chwili mogłaby wytworzyć i dosłownie zasypać nim nas wszystkich. Nie, tego nie robi. Następny składnik wszystkich rewolucji to była świecka neoreligia. Każda z tych ateistycznych rewolucji ustanawiała swoją religię. Już też trudno mi je omawiać, ale to była religia rozumu, ustanowiona przez rewolucję francuską, przez Jakobinów, między innymi Panteon pozostał jako pozostałość tego. No, komunizm cały był, że tak powiem, w otoczce paraleligijnej, osnuty tą otoczką i te budowle ogromne, jak świątynie i rozmaite dni święte, obchody święte, akademie, marsze, procesje i tak dalej. W końcu ta największa świętość, prawda, relikwia na Placu Czerwonym, święta mauzoleum. Też rewolucja ta kontrkulturowa 68 roku też stworzyła własną religię, tam Timothy Leary. Jej ojciec duchowy stworzył religię wyższych stanów świadomości, gdzie sakramentem miało być LSD. A ta rewolucja nie stwarza żadnej, a właściwie przepraszam bardzo, stwarza cztery takie troszkę groteskowe parakulty w miejsce jakiejś świeckiej religii. Parakult klimatyzmu, ekologizmu, genderyzmu i homopietyzmu. Ja to tak nazywam. Otóż to są kulty efemeryczne, nietrwałe, mimo, że tak powiem, ogromnych środków, które są włożone na to, żeby je zaszczepiać, one nie są w stanie przetrwać, tak jak ja to oceniam, dłużej niż przez pół pokolenia, dlatego że po prostu tamte religie jednak świeckie to były takie, za które ludzie byli w stanie umierać. Umierało się za rewolucję francuską, umierali za komunizm. A przepraszam, czy ktoś będzie umierał za
wzrost temperatur, czy giną za tam jakieś ginące gatunki owadów, czy za osoby zmiennopłciowe. No przecież jest absurd. I w związku z tym to jest taka troszkę karykatura paraligii. No i wreszcie czwarty element, który te wszystkie rewolucje miały, mianowicie walka z Kościołem. Walka z Kościołem i wiarą. Walczono bezwzględnie. No w czasie rewolucji francuskiej to wymordowano 8 tysięcy duchownych, w czasie rewolucji bolszewickiej już 45 tysięcy duchownych w stosunkowo krótkim okresie. A ta rewolucja ma do religii stosunek taki troszkę dziwny, ambiwalentny. Dlatego, że nie walczy z Kościołem wprost, natomiast zmienia doktrynę tego Kościoła. I to ta doktryna jest zmieniana w sposób taki bardzo, powiedziałbym, przemyślny, troszkę perfidny. Mianowicie idzie ta zmiana w kilku kierunkach. W jednym kierunku to idzie w kierunku antykulturowym, czyli wprowadza się grzech klimatyzmu, ekologizmu i mówię już teraz o kościele katolickim, dlatego że te kościoły protestanckie, one tam stosunkowo szybko zostały zgeneryzowane. Cały czas oczywiście poruszamy się w obszarze chrześcijaństwa, żebyśmy wiedzieli. No więc tutaj już się mówi w tej chwili o homomałżeństwach, mówi się o kapłaństwie kobiet, czyli jedna to jest to naginanie religii do antykultury. Drugi trend to jest w kierunku jakiejś takiej dechrystianizacyjnej syntezy wieloreligijnej. Czyli, tak sobie przypomnijmy, tą deklarację z Abu Dhabi, deklarację za Stany, gdzie tam papież podpisywał się pod deklaracjami równoprawności wszystkich wiar, wręcz, że tak powiem, spychając Kościół katolicki właśnie na drugi plan w stosunku do tamtych kościołów. No a już tutaj, no już, że tak powiem, kuriozalnymi sprawami to są ta sprawa Pachamamy, już nie będę tego omawiał, wspólne ceremonie papieża Franciszka z jakimiś szamanami amazońskimi, czy potem z jakimiś szamanami kanadyjskimi, będąc w Kanadzie też jakieś wspólne, że tak powiem, kultowe, nie wiem, obrządki sprawowali to. A jeszcze do tego trzeba też dodać, no tutaj cały szereg wypowiedzi papieża Franciszka w jakichś nieautoryzowanych wywiadach nawet stwierdza, że nie wierzy w piekło, nie wierzy w zmartwychwstanie. Ja to wszystko sprawdzałem, naprawdę on takie rzeczy wypowiadał. Nawet były takie wypowiedzi, w których pochwalał konkubinaty, a ostatnio o tym się nie mówi, ale miał wypowiedź, w której pochwalał portale randkowe, dlatego że to zbliża ludzi. No więc podsumowując to, ta specyfika tej czwartej rewolucji pod każdym względem antykulturowej no, zmusza nas do zadania kilku pytań. Po pierwsze, dlaczego ta rewolucja nie uzasadnia się filozoficznie? Po drugie, dlaczego ta rewolucja rezygnuje z celu utopijnego? A to na zewnątrz. Po trzecie, dlaczego ta rewolucja tworzy kulty tak pokraczne, właściwie krótkotrwałe i efemeryczne? I pytanie czwarte, ku jakiej religii zmierza ta rewolucja? Czyli tutaj ten pewien blok zagadnień związany z dziwnością tej rewolucji omówiliśmy po co? No po to, żeby w pewnym momencie wyciągnąć z tego pewne wnioski, ale z tymi wnioskami jeszcze poczekajmy i skupmy się na jeszcze jednym temacie, mianowicie na tym, właściwie co jest kluczowym zagadnieniem związanym z tą rewolucją. Mianowicie, co ta rewolucja robi z kodem zastanej kultury? Co to jest kod zastanej kultury? To są wszystkie obowiązujące w tej kulturze, która ma, sięgając do Homera, to 2700 lat powiedzmy. To są wszystkie aksjomaty i wszystkie normy ocenne. I te aksjomaty i te normy ocenne, tak jak ja to widzę, przynajmniej układają się w 8 porządków. Porządek naturalny, wspólnotowy, obyczajowy, aksjologiczny, prawny, twórczy, etyczny i duchowy. I teraz antykultura, ta rewolucja działa w ten sposób, że
przebiegunowuje aksjomaty i przewektorowuje normy ocenne w taki sposób, powiedzmy sobie z gruntu perfidny, żeby to, co było wcześniej wzorem i normą, stało się potępione, a to, co było potępione i naganne, stało się wzorem, normą wyższą albo czasami wręcz przedmiotem czczenia. I w efekcie przebiegunowaniu ulega tych 8 porządków, podstawowych porządków kultury. Ja może wybiórczo, jak najkrócej, ale jednak, żeby zilustrować jak gdyby kompleksowo całą skalę tego problemu, w każdym z tych porządków wyliczę te najbardziej elementarne, najbardziej rażące przykłady tych przewektorowań. Zaznaczając, że oczywiście to dotyczy krajów przodujących pod tym względem. W Polsce jeszcze przed wieloma rzeczami się bronimy. Otóż, proszę Państwa, w porządku naturalnym nastąpiło odwrócenie hierarchii starej. Bóg, człowiek, natura na rzecz hierarchii. Natura rozumiana jako zwierzę, ziemia, klimat, potem człowiek, a potem na końcu Bóg jako relikt kultury. Oczywiście następuje sakralizacja natury, następuje humanizacja zwierzęcia. Człowiek w tym całym łańcuchu ekologicznym zostaje uznany za najbardziej szkodliwe ogniwo. Dalej, w porządku naturalnym. W porządku wspólnotowości. No, rodzina traktowana jest jako źródło patologii przemocy seksualnej. Następuje preferencja rodzin jednopłciowych czy rodzin pojedynczych, tak zwanych singli, albo rodzin jednopłciowych z adoptowanymi dziećmi. Naród jest traktowany jako coś groźnego. Patriotyzm uznaje się za faszyzm lub ksenofobię. Natomiast społeczeństwa takie bez tożsamościowe, przepełnione jakimiś patologicznymi mniejszościami, traktuje się jako społeczeństwa otwarte, jako społeczeństwa zdrowe. W zakresie obyczajowości to, co było wcześniej zakazem zgorszenia, nagle staje się preferencją. Publiczne zachowania jakieś obsceniczne, wulgarne, obelżywe, anomalie seksualne. No, co najbardziej jest bolesne, to taka zasada chronienia dzieci przed treściami erotycznymi. Oczywiście zostaje zastąpiona ich wczesną przedszkolną edukacją seksualną. Edukatorzy, których, że tak powiem, jedyną kompetencją do tego, żeby edukować dzieci, jest to, że mają chorą seksualność, to uczą dzieci tam przyjemności z poznawania własnego ciała. No i najgorsza rzecz, jaką sobie można wyobrazić, to jest tutaj to lansowanie zmiany płci u dzieci. To już nie będę rozwijał, ale tutaj skutki już zaczynają być katastrofalne, bo dzieci zostają w sposób nieodwracalny okaleczone przez rozmaite kuracje hormonalne, które na przykład u dziewczynek już powodują no nieodwracalną bezpłodność, nie mówiąc o wszystkich innych deformacjach ciała, które z tym się wiążą. W sferze religii i duchowości, no to, co uchodziło za grzech, czyli profanacja, bezwstyd seksualny, wyuzdanie, to staje się przedmiotem czci i dumy. Z tym się ludzie odnoszą. Na plan pierwszy wysuwa się grzech przeciwko klimatowi i zwierzęciu, natomiast tradycyjne poczucie grzechu zaczyna być piętnowane jako coś szkodliwego psychologicznie. Z tym się zresztą wiąże walka ze spowiedzią. W sferze twórczości następuje podniesienie do rangi sztuki brzydoty, często ohydy, bezsensu, profanacji. Natomiast zastąpienie formy antyformą, zastąpienie sztuki antysztuką. W porządku prawa, no to tutaj to niedaleko szukając, pani Strzępka została przed chwilą, dwa dni temu chyba przywrócona na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego. Ta pani od tej waginy złotej, którą wystawiła w holu teatru. W porządku prawa następuje naduprawnienie mniejszości toksycznych i wrogich, mniejszości antykulturowych. Ma miejsce ochrona prawna aktów agresji i większość jest represjonowana. Większość, która broni swoich praw przed tą złą, toksyczną mniejszością, jest represjonowana prawnie, a ta mniejszość toksyczna jest naduprawniona.
No i oczywiście, tak jak powiedziałem, ochrona prawna aktów profanacji wymierzonych przeciwko religii chrześcijańskiej. Inne religie są chronione, ale tutaj religia chrześcijańska jest, że tak powiem, narażona na wszystkie możliwe akty wandalizmu. W sferze aksjologii nastąpiło, tu oczywiście wszystkie podstawowe pojęcia dobra, prawdy, miłości zostają, piękna oczywiście, zostają, że tak powiem, zakwestionowane, odwrócone, ale na tym tutaj powiem najbardziej oczywistym pojęciu prawdy się skupmy, mianowicie negacja pojęcia prawdy następuje filozoficznie oczywiście, w ramach filozofii postmodernizmu, na rzecz pojęcia wieloprawdy kontekstowej. I mianowicie zasada sprzeczności jeszcze obowiązująca od czasów Arystotelesa, która mówiła, że dwa zdania wzajemnie sprzeczne nie mogą być równocześnie prawdziwe. Albo to jest prawdziwe, albo tamto jest prawdziwe. Oba nie mogą być prawdą. Ona zostaje zakwestionowana według filozofii postmodernizmu. Jedno może być prawdą w innym kontekście, drugie w innym kontekście może być prawdą, drugie zdania. To narusza w ogóle takie stanowisko podstawy matematyki, podstawy logiki matematycznej. To już... No, tutaj akurat mi się nasuwa, nie będę tego rozwijał, ale... Też w Stanach Zjednoczonych już matematyka jest uznawana za gałąź nauki rasistowskiej, dlatego że ona uprzywilejowuje białych, którzy sprawnie się w tej dziedzinie poruszają. Ale to już osobny wątek. W porządku etyki nastąpiło wyeliminowanie etyki chrześcijańskiej. Tutaj tak jak no, świętej pamięci pan Karoń powiedział takie bardzo istotne zdefiniowanie etyki chrześcijańskiej, które tutaj przytoczę, mianowicie etyki chrześcijańskiej ustanawiającej jedyne skuteczne, bo niezależne od człowieka źródło moralności. Ta etyka o tym zewnętrznym źródle niezależnym od człowieka moralności jest zakwestionowana na rzecz etyki umowy społecznej, a więc etyki kontekstowo zmiennej, a właściwie etyki opartej na poprawności politycznej. No i co najważniejsze i co tutaj chciałem osobno omówić, mianowicie następuje zniesienie kulturowych barier immunologicznych. Cóż to są te kulturowe bariery immunologiczne? Otóż proszę Państwa, w społeczeństwie istnieją takie mechanizmy, które działają, a my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że one są, iż działają, bo one są oczywiste. Otóż jednym z takich mechanizmów oczywistych, działających jest to, że kłamstwo oczywiste i zło oczywiste zostaje odrzucone. Zostaje odrzucone bezuzasadnieniowo, bo odrzucenie tego kłamstwa oczywistego i zbrodni oczywistej nie wymaga żadnego uzasadnienia. Działa prawo oczywistości. Otóż w antykulturze zdano sobie sprawę z tego, że jeśli wpoi się w społeczeństwu zbiorową akceptację jakiegoś kłamstwa najbardziej niedorzecznego, jakie sobie w ogóle można wyobrazić, jakie można sobie pomyśleć. Jeżeli wpoi się zbiorową akceptację jakiejś najbardziej odrażającej zbrodni, jaką da się pomyśleć, no to wówczas w tych barierach immunologicznych pojawia się wyrwa. Wyrwa, przez którą każde kłamstwo i każda zbrodnia potem może być temu społeczeństwu zainfekowana, wręcz jako działanie godne. I teraz, co jest tym kłamstwem fundamentalnym, co jest tą zbrodnią fundamentalną, która już w Polsce nie jest, ale na Zachodzie w bardzo wielu społeczeństwach już została ludziom wpojona. Otóż tym kłamstwem fundamentalnym jest twierdzenie, że płeć jest przedmiotem wolnego wyboru i przy tym wyboru chwilowego, zmiennego, życzeniowego. Ludzie zaczynają w to wierzyć na Zachodzie.
Mało tego, no następstwa tego są straszne, zwłaszcza wśród młodzieży. I teraz to kłamstwo, absurdalne zupełnie, które nigdy w żadnym społeczeństwie, w żadnej cywilizacji, nigdy nikomu by nie przyszło do głowy, bo nie przyszłoby do głowy, że podobną bzdurę w ogóle ktoś może wymyśleć, ogłosić i rozgłaszać. To było niemożliwe. I teraz to kłamstwo fundamentalne, ta absurdalna bzdura zostaje usankcjonowana w procedurze prawnej. Każdy, kto chce, może sobie, prawda, w przeciągu 15 minut zadeklarować z mężczyzną, kobietą, potem i natychmiast wszystkie skutki prawne, łącznie z dokumentami i tak dalej. A więc to kłamstwo zostaje uznane w procedurze działania instancji rozstrzygającej o prawdzie. Sądy, prawo rozstrzyga o prawdzie. I druga zbrodnia, drugi element, to jest ta zbrodnia fundamentalna. Otóż tą zbrodnią, tak jak ja to widzę, nawet można powiedzieć, że tutaj jedną z tych dwóch zbrodni, to jest tak zwana aborcja porodowa, czyli abortowanie 9-miesięcznego dziecka, które może za 5 minut się urodzić, a zostaje w sposób no, trudny do opisania, po to, żeby się nie urodziło w całości, to pocięte w kawałki i wyjęte, tak powiem, i ułożone, żeby wszystko się zgadzało, żeby nic nie zostało. No i równolegle do tego można dodać oczywiście wszystkie już takie no, zbrodnie eutanazyjne, bo też eutanazja dzieci z powodu depresji, a już takie przypadki w Australii były, czy też bardzo powszechna eutanazja starych ludzi, którzy w ogóle nie są w stanie wyrazić żadnej zgody. No, to są te dwie zbrodnie fundamentalne, których potworność polega na tym, przede wszystkim, między innymi może, że te zbrodnie zostają dokonane w ramach procedur medycznych, a więc w ramach procedur systemu ochrony zdrowia. I jakie są tego następstwa? Otóż w tej antykulturze, z którą mamy do czynienia, właśnie to kłamstwo fundamentalne i to zbrodnia fundamentalna stają się, proszę zwrócić na to uwagę, przedmiotem jakiejś szczególnej czci, ochrony prawnej, nieprawdopodobnej zupełnie. Kwestionowanie ich jest penalizowane. Stają się jakimś sakramentem antykultury. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że jeżeli społeczeństwo je przyjmie, to znaczy, że przyjmie wszystko. Każdą nieprawość, każda zbrodnia może mu zostać zaszczepiona. Społeczeństwo to przyjmie, bo to już zostaje zbudowane społeczeństwo, o to tu chodzi, Społeczeństwo patochłonne. No dobrze. I prześwietlaliśmy tą antykulturę z pozycji jej składowych historycznych, z pozycji porządków kultury, z pozycji działań społecznych. No, a jak to wygląda z pozycji pojedynczego człowieka? Otóż w tym momencie pozwolę sobie odwołać się do tej książki, znów do jej cytatów. Otóż jak powiedziałem na wstępie, w tej książce pojawia się wątek tych ciemnych stowarzyszeń, ciemnych organizacji, których celem jest zmiana porządku świata. I te organizacje stawiają sobie za cel, żeby porządek świata zmienić poprzez zmianę człowieka. Poprzez zmianę człowieka. I tak jak powiedziałem, w pewnym momencie tutaj, w tej książce zostaje przedstawiony monolog
taka właściwie wielka, wielka, wielka deklaracja ideologiczna no, najciemniejszej postaci kierującej tymi wszystkimi ciemnymi strukturami. I fragment z tego manifestu chciałbym przytoczyć. Jest to pewien manifest kluczowy, manifest programowy, który mówi o uwolnieniu człowieka z krępujących go regulacji kulturowych. Ekscelencja sięgnął po leżący na blacie starannie zapisany arkusz. Ta świątynia, czytując ten poprzedni fragment, przypominam sobie Państwu, że tam była mowa o tej świątyni, którą trzeba stawiać, tnąć starą świątynię na bloki i stawiać je odwrotnie. Ta świątynia nie może istnieć bez przykazań, oczywiście 12, rzekł wręczając mi papier. Deklaracja uwolnień głosił tytuł podkreślony dwukrotnie. Niżej było 12 prostych nakazań. Czytałem je w skupieniu, podziwiając zwięzłość zapisów. Trwożącą jest śmierć, uczyńmy z niej nicość. Wymagającym Bóg, obwieśćmy, że umarł. Ciążącym jest grzech, znieśmy jego poczucie. Umniejszającym nas sakrum, nazwijmy je zabobonem. Krępującym jest zakaz, zakażmy zakazów. Trwożącą profanacja, niech stanie się sztuką. Niepobłażaną jest rozkosz, uczyńmy ją celem. Hańbiącą dewiacja, okejmy ją dumą. Upokarzającym wstyd, zastąpmy go bezwstydem. Wykluczającą niezdolność, wywyższmy niezdolnych. Zubażającą jest skromność, odbierzmy ją ludziom. Zniewalającą rodzina, uczyńmy ją zbędną. I to jest manifest 12 uwolnień. Jeżeli teraz nad tym się głębiej zastanowimy, no to jest to program dnia dzisiejszego. Program dnia dzisiejszego wszystkich najbardziej rozwiniętych krajów Zachodu. Jest to właściwie program eliminujący główne i składowe konstytuujące człowieka. I też można powiedzieć, że ten program tych uwolnień, który przeczytałem, to formułuje model człowieka zaanarchizowanego aksjologicznie, tak można powiedzieć. Człowieka odartego z podstawowych wartości. Człowieka uwolnionego od poczucia wieczności, uwolnionego od Boga, uwolnionego od żalu za grzechy, od poczucia świętości, uwolnionego od norm zakazujących, uwolnionego od pietyzmu, od wstrzemięźliwości, od obyczajowości, uwolnionego od wrażliwości, od pokory, uwolnionego od skromności i uwolnionego od rodziny. I tak naprawdę do tego modelu zbliżają się, czy też są, że tak powiem, pchane społeczeństwa Zachodu. I tutaj jeszcze musimy sobie uświadomić rzecz najbardziej taką symptomatyczną, przerażającą. Mówiąc tak kolokwialnie, ludzie na to idą. Ludzie na to idą, gdyż ten reset wartości działa ułatwiająco. Wszystkie te uwolnienia działają ułatwiająco. Ponieważ każdy system wartości działa ograniczająco i zmusza do przestrzegania rozmaitych systemowych uformowań. Prawda? Nawet forma w sztuce ogranicza, bo nie pozwala robić tego, co się chce. Warsztat twórczy oczywiście ogranicza, dlatego że zmusza do dyscypliny twórczej. Etyka ogranicza. Obyczajowość ogranicza, rodzina ogranicza, bo stwarza obowiązki.
I teraz znosząc te wszystkie kulturowe ograniczenia, dochodzimy do takiego emblematycznego stwierdzenia rób ta, co chce ta. Czyli dochodzimy do poziomu człowieka przedrozwojowego, oczywiście przedrozwojowego duchowo, no bo w sferze technologicznej oczywiście jak najbardziej podążającego za wszystkimi zmianami techniki, gadżetami, oprogramowaniami, tym wszystkim, co się bierze. No i teraz dochodzimy chyba do finału, czyli postawmy sobie teraz kluczowe pytanie. Czy ta rewolucja antykulturowa, którą opisaliśmy w jej wszystkich tych, no powiedzmy sobie, tragicznych przejawach, rzeczywiście zgodnie z tą zasadą marksistowską przystosowania bazy do nadbudowy przystosowuje tą antykulturę do tego resetu ekonomicznego według modelu Klausa Schwaba? Otóż nie do końca. Mianowicie ta rewolucja, którą opisaliśmy, ma braki i ma pewne nadmiary w stosunku do tego, co z potrzeb tamtego resetu wynika. Ma pewne niewytłumaczalne osobliwości. Mianowicie, wracając już do tych wcześniejszych naszych wniosków. Brak tej rewolucji pewnych konstruktywnych, podstawowych składowych tego nowego ustroju. Brak w niej filozofii uzasadniającej nowy ustrój. Brak w niej celu utopijnego nowego ustroju. Brak w niej świeckiej parareligii o charakterze trwałym. Te, które są, to są nietrwałe. Tego brak. A powinno być, teoretycznie, żeby system był spójny. Z kolei ma też elementy nadmiarowe. Pierwszy element nadmiarowy, który tutaj z tej analizy się rysuje, to jest taki nadmiarowy, powiedzmy sobie, efekt deprawacyjny w stosunku do człowieka. Dlatego, że w tym modelu tego resetu ekonomicznego to najwłaściwszy byłby człowiek nieswoisty, czyli człowiek, nazwijmy to, orwellowski, bezwolny, człowiek zombizowany, taki zombie. Natomiast taki człowiek aksjologicznie zdeprawowany, który tutaj się kształtuje, on jednak ma wychylenia w kierunku pewnych aktywności, które w tamtym modelu wydaje się być niepotrzebna. Te aktywności mogą nawet przeszkadzać w tym, żeby czynić tego człowieka uległym. Ten człowiek zachowuje jakąś destrukcyjną aktywność. I druga rzecz, która jest tutaj nadmiarowa, też wydaje się w dalszym ciągu nadmiarowe w ogóle według akceptacji antykultury, istnienie religii. Bo tamte rewolucje religie niszczyły, równały z ziemią. Natomiast ta, tak jak powiedziałem, postawiła na zmianę doktryny i gdyby chodziło o ustanowienie jakiejś nowej religii świeckiej, ona była celem, a ona tutaj wydaje się elementem potrzebnym, to ta rewolucja dążyłaby do zrównania z ziemią wszystkich form religii, kościołów i tak dalej, a nie do ich jakiejś transformacji w bliżej nieokreślonym kierunku. I teraz w takim razie już zbliżając się do ostatecznych wniosków, powiedzmy sobie tak, że jeżeli ta rewolucja nie przystosowuje, ta rewolucja kulturowa, nie przystosowuje tego systemu kultury do tego wielkiego resetu, to znaczy, że przystosowuje tą kulturę do innego, jeszcze ważniejszego elementu. I teraz postawmy sobie taką tezę. Jakąś tezę, ku której, że tak powiem, zmierzają wszystkie wektory tych rozumowań, które przedstawiłem. Tym elementem, tą ciemną materią, jest projekt nieujawniony jeszcze nowej religii.
Jeżeli w ten sposób na tą sprawę spojrzymy, no to wówczas te wszystkie niedobory i te nadmiary stają się wytłumaczalne, bo ten czynnik dodatkowego trzeciego elementu tej nowej cywilizacji w postaci tej nowej religii, religii, która zresztą zawsze była rdzeniem każdej cywilizacji, bez której cywilizacja żadna nie była w stanie istnieć, ukonstytuować się. I ten czynnik tej nowej religii zaczyna jak gdyby wszystkie te niekonsekwencje pozorne tych dwóch składowych nowej cywilizacji, czyli tego wielkiego resetu ekonomicznego i tej cywilizacji antykulturowej, rewolucji antykulturowej, nagle zaczyna się to wszystko uzasadniać. I ten czynnik tej nowej, nieujawnionej jeszcze religii, w tym modelu tych trzech elementów nowej cywilizacji, byłby absolutnie kluczowy, byłby absolutnie najważniejszy. Zakładając słuszność tej hipotezy, spróbujmy sobie odpowiedzieć na te wszystkie niewyjaśnione pytania, które wcześniej zostały zadane, na te wszystkie absurdy, które tutaj wykazaliśmy, jak w oparciu o tą hipotezę one nagle dają się wytłumaczyć i stają się uzasadnione. Otóż po pierwsze, ta rewolucja antykulturowa patologizuje porządki kultury, odwraca je po to, by na tym zapadlisku duchowym, które zostaje w ten sposób wytworzone, można było zaszczepić praktycznie każdy światopogląd i każdą nową wiarę. Wszystko. Nawet religii antywartości. Po drugie, antykultura nie poprzestaje na człowieku bezpostaciowym, na tym zombie, gdyż perspektywicznie tworzy człowieka dostosowanego do nowej wiary. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwa zupełnie różne aspekty formowania człowieka i dwa zupełnie różne aspekty wolności. Mianowicie z jednej strony ten wielki reset ekonomiczny Klausa Schwaba odbiera człowiekowi wolność działania po to, żeby tą doktrynę nowej wiary można mu było zaszczepić, ale z drugiej strony rewolucja antykulturowa dosłownie zmusza tego człowieka do modelu wolności tej, o której mówiliśmy, do tych wielkich uwolnień, do tej wolności deprawacyjnej, wolności anarchistycznej, wewnętrznego anarchizmu. Po co? Po to, by tą doktrynę nowej wiary ten człowiek mógł bezkrytycznie zaakceptować, nawet gdy będzie doktryną czystego zła. Dlatego musi być demoralizowany. Po trzecie, o czym powiedzieliśmy, w tej rewolucji brak podstawy filozoficznej, z tego prostego powodu, że na obecnym etapie doktryna filozoficzna stojąca za tą przyszłą wiarą na razie byłaby nie do przyjęcia. Po czwarte, ta ideologia nie kreuje żadnego celu utopijnego, nie kreuje, bo perspektywicznie ta religia, ta ideologia ma afirmować jedynie doraźne zaspokojenia, jedynie istnieje w doczesności, w tu i teraz. Po piąte, na tym etapie stworzono quasi-religie nietrwałe, wręcz groteskowe, ponieważ po wygaśnięciu mają one znaleźć przedłużenie w innej trwałej, nazwijmy to twardej religii. Natomiast te quasi-kulty mają, powiedzmy sobie, charakter kierunkowy, to znaczy mają wpoić ludziom możliwość praktyki czczenia pewnego wynaturzenia, dewiacji, antyformy i tak dalej. To są wszystko pewne zaszczepienia kierunkowe, które, że tak powiem, formują odpowiednie cechy człowieka sprzyjające przyjęciu potem pewnej religii ekstremalnie antywartościowej, ekstremalnych antywartości.
Po szóste, ta rewolucja nie anihiluje, nie unicestwia religii chrześcijańskiej, ponieważ interesuje ją przebiegunowanie dogmatu tej religii z chrystianistycznego na antychrystianistyczny. No i teraz możemy sobie zadać pytanie, cały czas oczywiście pozostając w kręgu rozmaitych hipotez, jak ta nowa religia ma wyglądać? Otóż no, myśmy sobie chyba, nie tylko ja, wszyscy zastanawiamy się nad tym pytaniem, co jest naczelną zasadą wszystkich tych przemian, które obserwujemy, co jest ich wektorem, kierunkiem. No, ja sobie odpowiedziałem na to pytanie w ten sposób, krótko, jednym słowem. Istotą tych wszystkich przemian jest ich antyewangeliczność. I dalej, ta antyewangeliczność jest realizowana z jakąś posłanną misją, z jakąś zaciekłością, z jakąś taką misyjną zaciekłością motywacji pozadoczesnej. Spójrzmy na tych ludzi obłąkanych, którzy te złote waginy tam wnoszą do teatru w procesji imitującej do procesję Bożego Ciała i tą, już nie będę opowiadał, na co ta rzeźba złota jest upozowana i tak dalej. To widać poczucie jakiejś strasznej misji. To nie jest tylko, że tak powiem, walka o jakąś ideę, jakieś przekonanie. Nie, to jest pobudka wyższa, głębsza. W takim razie, powiedzmy sobie szczerze, z tej hipotezy wynika, że to byłaby religia zapowiadanego antychrysta. Wróćmy w tej chwili jeszcze do tych pewnych spraw zapomnianych na początku. Znaczy poruszonych na samym początku, może na chwilę zapomnianych. Otóż na początku, mówiąc o tym wielkim resecie Klausa Schwaba, zadaliśmy sobie pytanie, czemu ten reset służy, jeżeli nie służy on jakimkolwiek ekonomicznym zyskom i nie służy jakiejkolwiek identyfikowalnej, widocznej władzy. Otóż ten wielki reset nabiera sensu, gdy założymy, że służy celom pozadoczesnym i władzy pozadoczesnej. I w tym momencie na samym początku zarysowane wątpliwości, z których w ogóle ta hipoteza ciemnej materii się zrodziła, odpowiedzieć możemy tak, że jeżeli chodzi o bezsens ekonomiczny tego wielkiego resetu, to władza pochodząca spoza tego świata ma cele inne niż cele tego świata, a już zupełnie inne niż cele doraźnej ekonomii. I jeżeli chodzi o drugą wątpliwość, to znaczy o tą niewidoczną władzę nad światem, no to też zakładając, że ten wielki reset ma służyć władzy pozadoczesnej, no to władza pochodząca spoza tego świata działa na ziemi oczywiście poprzez swoich przedstawicieli, natomiast sama pozostaje niewidoczna. Ta władza syci się władzą w sposób zupełnie inny niż władcy ziemski, ziemscy i psychologia ziemska tej władzy nie dotyczy. Dlatego tak trudno celem władzy ten wielki reset wytłumaczyć. No i teraz na koniec postawmy sobie szczere pytanie. No, przeprowadziliśmy trochę rozumowań, sporo wątpliwości, postawiliśmy hipotezę, sformułowaliśmy, że tak powiem, odpowiedzi pasujące do tej hipotezy. Ale czy odpowiedzieliśmy sobie do końca, do samego końca, jaki jest cel tego gigantycznego projektu? Bo to jest projekt gigantyczny w tej chwili, to co się dzieje. Gigantyczny, rozgrywający się na wszystkich możliwych płaszczyznach i angażujący wszystkie możliwe środki. Jaki jest cel tego wielkiego projektu cywilizacyjnego? Tego
tej jakiejś niebywałej aktywności, z którą jest realizowany, tych środków, które są totalnych, angażowane do jego realizacji. Jaki jest ostateczny cel? I teraz, czy odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie dotychczas? Szczerze, nie do końca odpowiedzieliśmy sobie. Odpowiedzieliśmy sobie, że nowa religia, tak, nowa religia, no dobrze, ale co dalej, co z tego? No i tutaj, proszę Państwa, taki moment wspomnieniowy, mianowicie dokładnie w tym miejscu 5 miesięcy temu, 26 listopada, prawie 2 dni jeszcze, że tak powiem, 5 miesięcy i 2 dni temu, odbyła się promocja tej książki i promując tą książkę postawiłem to samo pytanie. Mianowicie postawiłem to samo pytanie. Jaki jest cel tych wszystkich antykulturowych działań? I odpowiedziałem tak. Ten cel, oczywiście tak jak ja go widzę, to jest podstawowe założenie. Ten cel, tak jak ja go widzę, on tej książce zostaje ujawniony. On tej książce zostaje ujawniony w dwóch krótkich zdaniach. I wtedy to powiedziałem, ale nie zacytowałem tych dwóch zdań. Powiedziałem, żeby w ramach promocji, w ramach zachęty tej książki, czytelnicy sami te zdania sobie odnaleźli. No, ponieważ w tej chwili książka sprzedaje się nieźle, ponieważ minęło już 5 miesięcy, no to pozwolę sobie w tej chwili ten nieujawniony cytat, a zapowiedziany, tutaj Państwu przedstawić. Cały czas, że tak powiem, dotyczy to tej samej rozmowy, tego samego manifestu, tej najciemniejszej postaci. Wiadomo, kto się pod tą postacią kryje. Otóż mówi on tak. Wiedz temu głównemu bohaterowi książki, któremu ten manifest przedstawia, prezentuje. Wiedz, że ludzie ciążą ku wyjściom łatwiejszym. Należy im tylko bramy do nich wskazać, a wedrą się w nie jak bydło i tłocząc się podepczą wszystko, co wierzyli. Wytyczmy im drogę łatwego wyboru. Wskażmy im trakt bez Boga, grzechu i osądzenia. Muszą tylko uwierzyć w moc swej zuchwałości. Niech utożsamią wolność z wolnością od grzechu i niech ich zuchwałość samą siebie rozgrzeszy. I niech drwina z sakrum ich rozrywką się stanie. A wówczas to najważniejsze, to do czego zmierzamy. Afirmujmy wolność każdego wyboru, by nie wierząc w piekło, przepustkę do piekła mieli za swe prawo. Pojmujesz, by się o nią starali jako wyzwolenie. To brzmi jak paradoks, rzuciłem półgłosem trochę sam do siebie. Ten paradoks jest celem głównym i jedynym. Jedno proste przesłanie, by przepustkę do piekła mieli za swe prawo. Właśnie cel poznałeś. I tym cytatem pozwolę sobie zakończyć ten przydługi wywód. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Dziękujemy. Poprosimy o brawa, tak. Ponieważ trochę założyliśmy, że będzie to trwało troszkę krócej, a trwało prawie godzinę 15 minut, więc ja trochę swoich pytań ewentualnie oddam, jeżeli ktoś z Państwa się pojawi, ale chociaż ze dwa pewnie bym też chciał zadać. Czy komuś z Państwa pojawiło się jakieś pytanie, albo chciałby się podzielić ewentualnie swoim spostrzeżeniem, czy jakąś refleksją, która się w Państwu teraz pojawiła? Jeśli tak, to też poproszę o podniesienie ręki, to wtedy jak najbardziej możemy zadać to pytanie. Ja, korzystając jeszcze z tej chwilki, jak Państwo ewentualnie będziecie mieli ochotę, Panie Jerzy, przedstawia Pan pewną wizję, która no nie zachęca. Nie jest ona pozytywną wizją świata, która pozwala na odnalezienie
pewnego pozytywnego aspektu w tych elementach. A jakby pan na przykład popatrzył się z punktu widzenia takiej osoby jak każdy z nas, jak pan, ale z perspektywy zwykłego człowieka, może ten projekt, który wiele takich projektów było, chociażby jak popatrzymy na komunizm, no oprócz tego, że komunizm szerzył wiele tragedii ludzkich, to jednak dzisiaj niektórzy nawet z utęsknieniem tęsknią za tym okresem, nie z powodu ustroju, bo tutaj oczywiście o tym nie mówimy, ale z powodu relacji, które wtedy były. Dziś te relacje praktycznie zamierają. Wtedy jeden człowiek musiał pomagać drugiemu. Czy myśli pan, że może na przykład w każdym elemencie Bóg może znaleźć dobrą pewną drogę? Może w tym również jakąś taki element przygotował, a jeśli tak, to co takiego mogłoby być? No i właśnie tutaj jest pytanie bardzo trudne, bo musiałbym być Panem Bogiem, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Pan bardzo, że tak powiem, trafnie tutaj zdiagnozował to, co wynika z tego, i z tej książki, i z tego, co powiedziałem, że przedstawiam całą diagnozę zła i całą bardzo, bardzo, bardzo beznadziejną perspektywę, bez rysowania jakichkolwiek pomysłów na i obronę, na przezwyciężenie tego. I tu jest problem. Rozmawiali przed spotkaniem tak, i dokładnie tak. Nagryśmy. Ale to już powiedzmy sobie wcześniej z podobnymi pytaniami, z podobnymi obiekcjami się spotkałem. Jak ja to widzę? Widzę to tak. Sprawy zaszły w tej chwili tak daleko i że tak powiem, pewne tendencje z taką szybkością się nasilają. I przede wszystkim deprawacja, zmiana mentalności ludzkiej, jeszcze nie w Polsce, ale na Zachodzie, jest tak totalna, tak straszna, że kto może to odmienić? Tylko Bóg może to odmienić. Co możemy robić? Możemy zwracać się do Boga. Co możemy robić? Możemy się modlić. Powiem szczerze, no ja takiego w tej chwili przeciwdziałania, które byłoby przeciwdziałaniem skutecznym, które można teraz tutaj, w tym momencie zaproponować, to nie widzę. Można zaproponować setki rozmaitych przeciwdziałań oczywiście, natomiast mając pełną dozę krytycyzmu i obiektywizmu, można powiedzieć, wszystko jest w rękach Boga i w tym momencie można się zwrócić do objawień, można się zwrócić do apokalipsy, można się zwrócić do tych wszystkich wielkich wizji, wielkich przepowiedni, które mówią jedno. Że zło opanuje świat do tego stopnia, że będzie przekonane o swoim absolutnym triumfie. I wtedy niespodziewanie przyjdzie ta siła, przyjdzie ta odmiana, która wszystko zmieni. Może nam pan powiedzieć, bo pisał pewnie pan tą książkę z jakąś swoją misją. Tak przynajmniej przypuszczam, ponieważ możemy oczywiście czytać, tak jak na samym początku mówiliśmy, tą warstwę, która jest warstwą literacką, która pokazuje pewną fabułę, ale ta głębsza warstwa jest podstawą, myślę, że tej książki. Jest ona bardzo mocno przemyślana, bo zawiera ona w sobie mnóstwo elementów takich, które nie pozwalają czytelnikowi na po prostu przejście dalej. Ale niestety trzeba wrócić, znaczy niestety, na szczęście, bo to jest sednem tej książki, trzeba wrócić i się nad nimi zastanowić. Kiedy pan ją pisał, to co pan chciał osiągnąć w czytelniku? Albo do kogo pan chciał adresować? Co chciałem osiągnąć, ja już to kiedyś powiedziałem. Mianowicie, jak się widzi, że ktoś słabszy jest bity przez kogoś silniejszego, jest poniewierany, to ma się taki naturalny odruch obrony. I teraz tym słabszym, tym bitym, tym poniewieranym w tej chwili
jest cała nasza cywilizacja, cała nasza kultura antyczno-chrześcijańska, tak jak powiedziałem, przez te wszystkie, że tak powiem, sprzysiężone siły antykultury, siły zła, siły perfidii. I może właśnie takim moim naturalnym odruchem, który między innymi spowodował, że tą książkę napisałem, to była próba jednak obrony całej tej kultury, chociażby poprzez pokazanie z tego, w jak perfidny i świadomy sposób jest niszczona i jeszcze jednego, mianowicie tej strasznej dysproporcji pomiędzy łatwością zniszczenia, a trudnością budowania. To zjawisko, że jak jedno zgniłe jabłko wrzucone do kosza spowoduje, że wszystkie pozostałe jabłka w jednej chwili zgniją, a jedno zdrowe jabłko wrzucone do kosza ze zgniłymi jabłkami spowoduje tylko to, że samo zgnije. I taka ponura wizja bardzo. Proszę Państwa, no jest to ponura wizja, ale może pierwszym, że tak powiem, elementem ku temu, żeby znaleźć jakieś możliwości obrony, jest właśnie uprzytomnienie sobie tego, co się dzieje. Pan zadał pytanie. Ja uważam, że tak. Dopóki sobie ludzie tego nie uprzytomnią, to nie będą w stanie się bronić. Bo tak jak powiedziałem, ta rewolucja działa bezodporowo. Jest pełzająca i tak, że tak powiem, na tysiące głosów i tysiące rozmaitych, że tak powiem, instrumentów została rozpisana, że ludzie są zupełnie nieświadomi, większość oczywiście ludzi, zupełnie nieświadomych tej potwornej destrukcji, która dookoła nich się dzieje, zaplanowanej, świadomej i tak dalej. I dopóki nie nastąpi zbiorowe uświadomienie tego, co się dzieje, no to o żadnym odporze nie będzie w ogóle można myśleć. To jest w dużej mierze odpowiedź na pańskie pytanie. Może naszą misją jest znajdowanie po prostu tych jabłek, które są piękne, wyjmowanie ich z tego kosza ze zgniłymi. Z całą pewnością tak. Z całą pewnością tak. Ale żeby to nastąpiło, to musimy sobie zdać sprawę, ile tych jabłek już w tym koszu jest zgniłymi i jak te jabłka pozostałe są zagrożone. Panie Jerzy, serdecznie dziękujemy za ten dzisiejszy wieczór. Chyba, że pojawiło się u Państwa jakieś pytanie, tak? Bardzo proszę, Pani Mario. Chciałam Panu podziękować. Ja podejdę, dobrze? Chciałam Panu podziękować za hipotezę, która uwolniła mnie od różnych trudnych pytań, na które nie znajdowałam odpowiedzi, bo od wielu lat obserwuję te zjawiska kultury zagrożonej przez antykulturę, a Pan to po prostu nazwał. I w tym momencie poczułam wielką ulgę, bo nie ma nic ważniejszego niż uświadomienie sobie tych destrukcyjnych zmian. A one zaszły tak daleko, dotyczy nie tylko Europy kontynentalnej czy Stanów Zjednoczonych, ale ze zdumieniem zauważyłam taką bezwolność i łatwość przyswojenia tej destrukcji, demoralizacji na Cyprze. To jest społeczeństwo, które w ciągu dwóch pokoleń... Pani o tej części europejskiej, pewnie? Tak, o tej greckiej części. Ze zdumieniem uświadomiłam sobie takie oto zdarzenie, którego nie akceptuję, a które zaakceptowała moja córka, mieszkająca tam od kilkunastu lat, już się tam zakorzeniła, czego nie akceptuje. Otóż w kręgu jej bliskich znajomych kobieta, która nie potrafiła znaleźć partnera życiowego, zdecydowała się na in vitro. I zadawałam sobie pytanie, jak to możliwe, żeby kobieta po 40 nie była świadoma, że te jej dzieci, bo ona ma już córeczkę, mniej więcej 10-letnią i synka 2-letniego. I zadałam sobie pytanie, gdzie zgubiła zdrowy rozsądek? Kto wychowa te dzieci? Bo
jej pomocą służy brat, który też sobie nie ułożył życia. I oto rodzeństwo stało się rodziną dla tych dwojga dzieci i żadne z nich nie zadało sobie pytania, co dalej. A mój wnuk, 10-letni, w zeszłym roku, w styczniu, mając lat 9, został ojcem chrzestnym tego nowonarodzonego chłopca. I jestem po prostu przerażona, że to tradycyjne, pasterskie społeczeństwo tak łatwo wchłonęło ten zaczyn, nazwijmy to antychrysta, bezrefleksyjnie. To są grekokatolicy i tego nie pojmuję, że tak tradycyjne społeczeństwo pasterskie przyswoiło sobie te destrukcyjne tendencje. I ma pan rację, że ta hipoteza jest takim dzwonem na alarm. Tamci ludzie nie widzą zła w tym, co akceptują. Także dziękuję za podsumowanie i uwolnienie mnie od trudu przenikania w, no, tych zjawisk kulturowych, które obserwuję od lat. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zadać pytanie? Pamiętam, jak kilka lat temu czytałem w agendzie ONZ, że planują, że jest specjalna komórka, której celem jest stworzenie nowej religii światowej. Wtedy wydawało mi się to tak absurdalne, że aż po prostu co przeczytałem, odrzuciłem, bo nie byłem w stanie to uwierzyć. Dziś widzimy, że niestety ta komórka nie tylko istnieje, ale zaczęła bardzo dobrze działać. Zaczęła wypleniać to, co jest najważniejsze i zaczęła działać wielopłaszczyznowo. Przez rodzinę, przez świadomość, przez relacje, przez seksualność, przez bliskość, przez uczucia, przez odwrócenie najważniejszych pojęć, takich jak miłość, takich jak wierność. I myślę, że to w pana książce jest bardzo dobrze widoczne, w jaki sposób świat niestety staje na głowie, kiedy, jak powiedział święty Augustyn, jeżeli Pana Boga nie ma na pierwszym miejscu, to tak właściwie nic nie jest na pierwszym miejscu. Oczywiście te słowa odwróciłem, bo święty Augustyn powiedział, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne, to wszystko jest na właściwym miejscu. A jeżeli go nie ma, to właściwie wszystko jest całkowicie poplątane. I dokładnie ja bardzo mocno odczułem to w pana tutaj książce, że te postaci, które nie miały dobrego wzorca, a niestety tutaj sporo tych postaci takich było, nie potrafiły się odnaleźć w swoim życiu. To ich życie było marazmem, szczególnie tutaj, kiedy dochodzimy do elementu związanymi z, nazwijmy to, filozofiami wschodu, prawda? Kiedy dochodzimy do tego elementu, że niestety świat doprowadził nas przez tamtą kulturę do nicości. Serdecznie dziękujemy za obecność dzisiaj u nas. Dziękujemy za bardzo ciekawy wykład, który pozwolił nam na jeszcze pełniejsze jakby zrozumienie tego, co tutaj pan zawarł w książce, a zawarł pan bardzo dużo filozofii i miłosierdzia, tej drogi, w jaki sposób je odkrywać. Widzę, że jeszcze jakieś zdanie na sam koniec chciałby pan powiedzieć. Chciałem powiedzieć jedno zdanie, dlatego że ta książka nie jest do końca książką pesymistyczną. Ta książka w pewnym bardzo istotnym wątku w finale przedstawia akt wielkiego nawrócenia. Wielkiego nawrócenia bohatera. I jak gdyby wynikają dwa wnioski z tego. Każdy człowiek może zło, które ma w swoim życiu, pokonać. Natomiast na dzień dzisiejszy zło, które istnieje w świecie, no, jest nieusuwalne. Zresztą tak samo jak Jezus powiedział, że on jest z innego świata, prawda? Tak. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy. Poprosimy o brawa dla autora. Dziękuję bardzo.
Ja, drodzy Państwo, pragnę podziękować za patronat Radiu Warszawa, telewizji EWTN oraz tygodnikowi Do Rzeczy. Również po raz kolejny przed chwilą wymienionemu telewizji EWTN za transmisję naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu, którzy oglądali nas online. Dziękuję Państwu, którzy przyszliście dzisiaj, chociaż już się rozpoczęła właściwie weekend majowy, bo sporo osób wyjechało, to cieszymy się bardzo, że mieliśmy okazję dzisiaj Państwa gościć w Agere Kontra na Chłodnej 2/18. Dziękuję bardzo Panie Doktorze. Ja też bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i dobrej nocy życzymy. Dobrze, dziękuję. Drodzy Państwo.